To co, może zapowiedzmy, na jakie pytanie nie chciałabyś odpowiadać odnośnie założeń? Nie wiem, nie ma takich pytań. No bo to było tak, to głupie było z mojej strony teraz to, co powiedziałem. No, idziemy tak sobie na spacer, jesteśmy tutaj z Liosiem. Lios, znaczy Lionelik sobie tutaj leży. A my idziemy teraz na spacerek, zapraszamy Państwa na tak zwane intro. Intro, Ola. Intro. Let your eyes raise a sharp color through the crowd. I don't even want to know your name. I just wanna keep you to myself. Stay with me or leave me be. I want you all to Olcia, więc mamy takie zaczynamy pytanko. To nie pytanko, to założenie, Misiu. Założenie. Dobrze. Myślę, że jesteście osobami, które nie przejmują się opiniami innych i macie swoje własne zdanie. Myślę, że co mamy swoje to własne zdanie. To na pewno. Myślę, że przejmujemy się opinią innych. Zależy kiedy, ale myślę, że są sytuacje często, kiedy się przejmujemy. Tak, ale na pewno teraz się przejmujemy mniej niż kiedyś. Kiedyś to było zdecydowanie tego no, na wyższym poziomie. O, tutaj jest bardzo fajne. Kamil jest bardzo... Nie, Kamil bardzo mądrze mówi. Widać, że jest dojrzalszy od Oli. Nie, niemożliwe. Nie no, nie wiem. Ja nie wiem, co to znaczy dojrzalszy. No, no dobra, czy to jest prawda? No, pewnie tak. Ale co to jest dojrzalszy? No, jesteś inny też. Masz dojrzalszy czy nie? Życiowe. No, to dojrzalszy czy nie? No tak, bo to chyba chodzi o doświadczenie życiowe. Tak. Kolejne założenie. Etap głupich dram macie za sobą. Kochani, no tak, bo my wychodzimy z zasady po prostu, że na te dramy głupie nie odpowiadamy, na jakieś zaczepki to ludzi. Też, ale pamiętajcie, czy my w ogóle kiedykolwiek rozpoczęliśmy jakąś dramę? Nigdy. 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 To nam ludzie rozpoczynali, tak, a my byliśmy głupi, że na to odpowiadaliśmy. No dokładnie, bo to czasami robili to specjalnie, żeby sobie nas gdzieś tam, wiecie, podbić. Podbić zasięgi, prowokowali nas. A my młodzi i głupi. Młodzi i głupi, teraz już jesteśmy bardziej dojrzali. I starzy. Dojrzali internetowo jesteśmy bardziej zdecydowani. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Kamil jest bardzo czuły, mimo że sprawia inne pozory. Kamil wybierał ogólnie te założenia. Słuchajcie, więc jak będzie dużo o nim pozytywnych, to wiecie, o co chodzi. Nie, to jeszcze po prostu... Raz, jaki jesteś? Czuły i... Bardzo czuły, mimo że sprawiam inne pozory. No, tak, jest dla mnie bardzo czuły, ale to jest prawda, cała prawda, cała prawda. Dobrze, to było bardzo fajne. Zakładam, że Ola jako mama będzie miała świetne relacje z córką, jak Kamil. Nasze dziecko. Ale co, że teraz nie mam? No chyba o to chodzi, że ja mama, ty nie. Znowu widać, że ja wybierałem. Woli tatę, słuchajcie. Troszeczkę. W ogóle wy często piszecie, że to jest, że Kamil się więcej zajmuje lajrą, bo chyba będzie zresztą takie założenie. No może i Ola, będzie. Bo na stories tak wygląda. Po prostu ja nie nagrywam tyle stories i albo czasem się zajmuję i nawet nie mam czasu nagrać. No czasami cię nie chcę też, po tak, prostu. Faktycznie lajra... Jesteś mniej chcąca niż ja, zdecydowanie. Lajra jest córeczką tatusia na razie, ale to nie znaczy, że mnie moja nie kocha. Moja córeczka. Już nie mogę się doczekać, jak ją odbierzemy ze żłobka. O, to jest ciekawe. Kupujecie same drogie rzeczy tylko po to, że udajecie bogatych. Nie, po prostu jesteśmy bogaci. Nie no, żartuję. W sensie, jakby to już jest błąd. Nie kupujemy nic na pokaz po prostu. Nie kupujemy samych drogich rzeczy, kupujemy drogie tak rzeczy i tanie rzeczy. Inaczej mówiąc, my sobie spokojnie, na przykład dla Lajry, kupujemy rzeczy w Pepco i kupujemy rzeczy w Guessie. I w Smyku. Dlaczego? Bo po prostu chcemy. Dlaczego nie kupujemy? Nie kupujemy w Louis Vuitton. O, nie kupujemy. Nie. Dlaczego? Bo to jest dla nas jeszcze za drogie. Tak, jeszcze. W prawo idziemy, w prawo. Tak, bo to jest dla nas jeszcze za drogie. Nie wiem, czy kiedykolwiek, nie, może będziemy kupować, nie wiem. Nie, no wiesz, to tak jakbyś powiedziała, zastanawiała się, czy wiesz, czy będziesz kupowała dla dziecka w Guessie. No to ja bym powiedział, że to takie burżuje kupują, no ciuszki w Guessie to burżuje. No teraz to jakby jest dla nas no, takie normalne po prostu. No, tak. No to idziemy dalej. Dużo się kłócicie. Dobrze, żeście trafili akurat z tym. No trzeba przyznać, że nie, w połogu ostatnio zdecydowanie więcej. Boże, przez ostatni tydzień ciągle się kłócimy. Najczęściej z mojej winy. O, i tutaj dobrze się przyznajesz. No, ale ogólnie wiecie, no jest ciężko w połogu, znaczy jest ciężko po prostu z dwójką dzieci. Mi jest ciężko. Ja też więcej stawałam do Leo, ale teraz Kamil się na przykład ze mną zamienił tej nocy i ja się czuję dzisiaj rewelacyjnie. Dość specyficzne persony. No to już ciężko się odnieść, no bo... No, ja uważam, że zdanie, tak. No, nie? To jest czyjeś no zdanie. Tak, ale uważam, że nie jesteśmy raczej my taką jesteśmy standardową... Specyficzni? No,
Tak myślisz? Tak, ja uważam, że tak, jak najbardziej. No nie jesteśmy taką standardową polską rodziną, no nie oszukujmy się. Ale nie chodzi o rodzinę, tylko w ogóle jako osoby, na przykład ty i ja. Czy jestem specyficzna według ciebie? No stara ty, masz tatuaż kurde Psycho Couple na łapie. No to w sumie jesteś specyficzny, ty jesteś w ogóle jakby masz tatuaż Psycho Couple na łapie, ty dziewczyno, ogarnij się. A ja jestem, nie jestem chyba trudną, jestem trudną? W jakim sensie? Ale to specyficzne, a co to ma do trudne? Nie, no ciężko mi, to jest czyjeś zdanie, więc może być, że tak, no. Kawa z maka, tylko to jest. No. Co kawa założenie, z maka? Kawa z maka. Tak. Tak. Latte. My jeszcze raz apelujemy do McDonalda, że jeżeli nie napisze do nas w sprawie współpracy, to my nie będziemy więcej tej kawy kupować. Po prostu. Nie będziemy ani razu. Ponieważ... Wy już tam powinniście naprawdę grube tysiące, tak, dziesiątki albo setki tysięcy. Tyle, żeby nas było na Louis Vuitton stać. Dokładnie. Co nie to jest? Wiecie. McDonald's. Słuchajcie, co to ma znaczyć? Moja ciocia, czyli która nas ogląda, pozdrawiamy ciocię Agnieszkę, poszła, nie pije kawy, a ostatnio, w ciągu chyba tygodnia z tego, co zrozumiałam, była 3 razy na kawie w maku na latę, dlatego, że my pijemy latę na filmach. Tak mi powiedziała. Tak. Więc już w tym momencie McDonald's tam wisi za to pieniądze. Jest pewna sprawa, wydaje mi się, że źle poszliśmy. Chcemy mieć 4 dzieci. Nie. Co nie? Chcemy mieć 2. No właśnie, to jest teraz będzie pytanie, okej, ty mówisz, że 2, ja nie do końca jestem zgodny, ale tu widzę, że mamy odmienne zdanie na ten temat. Nie, no kiedyś może 3. Kiedyś, ale nie mówimy tak, nie mówimy nie. Jesteście mili, ale jak ktoś, to grzecznie, ale rozsądnie. Co? Poczekaj. Jesteście mili, ale jak ktoś coś, to grzecznie, granicę, ale rozsądnie. Tak? Chyba o to chodzi. No prawda jest taka, że ja myślę, że nawet się kreuję na bardzo miłą osobę w internecie. A na żywo jesteś samym? Nie, na żywo jak, no wiesz. Nie, ja uważam, że ty jesteś miłą. Na przykład osobą. Błoński ostatnio popchnął typa, który powiedział mu tam wypierdolę mu i z Gliwic. Tak. I była afera. I teraz czy my byśmy tak samo postąpili? Chcielibyśmy, ale byśmy chcielibyśmy, ale raczej byśmy nie postąpili, bo wiedzielibyśmy, że ktoś może nas nagrać. I nam się to nie opłaca. Żałujecie, że zdecydowaliście się na drugie dziecko tak szybko? No powiedzmy wprost, tak. Ale nasz syn to słyszy. No tak, nie, ale nie. Że żałujemy, że mamy drugie dziecko? Absolutnie nie. No nie, bo to jakby są dwie różne rzeczy, nie o to chodzi. Czy że tak szybko? Kochamy nasze dziecko, ale gdybyśmy się nie zdecydowali, byłoby nam łatwiej. Gdybyśmy się zdecydowali za rok, tak. To byłaby bardzo dobra decyzja. Czy tak. Za szybko? Za szybko. Tak. I tyle, po prostu. Tak. Często prosicie kogoś o pomoc przy dzieciach. Ja nie wiem, ja nie oczywiście, wiem. Że tak, no stara. Często? Stara. Lajrę wysłaliśmy do żłobka. Albo twoja mama, albo ciocia, okay. Albo niania. No często. Często. No oczywiście, że często. No nie oszukujmy się. Nie, nikt nam nie pomaga. O, to tutaj. Jesteście osobami bardzo otwartymi na nowe znajomości. Czekajcie. Ty żyłaś gumę cały czas? Chyba żartujesz. Nie, całe nagranie do wyrzucenia. W domu, tak. Całe nagranie do wyrzucenia. Nie, poczekajcie, co było? Jesteście otwarci na co? Na nowe znajomości. Ja jestem bardzo otwarta. Bardzo. A ty? Ja tak średnio, ja po prostu no, nie ufam ludziom. Ja jestem bardziej ekstrawertyczna, Kamil jest intro. Nie, wiesz, to nie tak. Do końca, nie. Ale bardziej tak. Ja też często, wiesz, jak gdzieś jesteś, ja zagaduję do ludzi, więc ale to tak... Ale ogólnie potrzebujesz na przykład więcej czasu, jak poznajesz kogoś nowego. Tak, zdecydowanie, bo ja nie ufam ludziom, po prostu. Ludzie to są, wiecie. Kamil nakłonił Olę do kolejnej ciąży tak szybko, bo ma już swoje lata i nie mógł zwlekać. Nie. Założyłem się, że pisała to młoda osoba. No sorry, no przecież jak to mam swoje lata i nie mogłem zwlekać? Dlaczego? No bez przesady. Znaczenie ma mój wiek raczej tutaj. Kochani, a Karol Strasburger? On ma 70 i ma dopiero, kurde, młode dziecko. Właśnie. Więc bez przesady. Ja to jeszcze mam dużo czasu. Nie, absolutnie. To nie. Potraficie się cieszyć z małych rzeczy, skupiacie się na pozytywnych. Tak? Ja się tego uczę. A Kamil tak. Tak, ja zdecydowanie potrafię się cieszyć z będziemy małych rzeczy. Enamka? Możemy. O, to jest dobre. Robicie to dla kasy. Tak, oczywiście, też, no. Że tak. Jak najbardziej. Z wielu różnych przyczyn dla kasy też, no. No, ale głównie jest to nasze hobby, ale jakby nie było bez pieniędzy, to byśmy tego nie robili. Czy takie pytanie kiedyś? Na pewno, no tak, więc... Że, wiesz, ale wiesz jakie? Że czy gdyby nie zarabiałeś na YouTube, to żebyś nagrywał filmy? No. No nie, byśmy nie nagrywali na dłuższą metę, bo by nam się nie chciało.
Jesteście super szczerzy, odważni, zabawni. Przyjemnie się Was ogląda. Jesteśmy szczerzy, odważni, a zabawni, no to już Wy oceniacie. I szczerzy, odważni, zabawni. My jesteśmy. No, dziękujemy. No to była taka pozytywna opinia, ale bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo dobrze bawicie się sami ze sobą. No, ale tak. W sensie, że razem we dwoje. No chyba tak. No w sumie tak. To jest prawda, mało tego, ze znajomymi na przykład teraz będziemy jechać, Agnieszka i Piotrek to oglądają, pozdrawiamy. Musimy ustalić w ogóle, słuchajcie, Agnieszka i Piotrek, jakieś zasady przebywania razem, żeby za długo zasady. Nie być ze sobą. Bo jedziemy tam na tydzień, to jest strasznie duże ryzyko, to jest bardzo duże ryzyko. Oni też z nami nie wytrzymają. My razem, no nie, musimy ustalić zasady, na przykład widujemy się od 10 do 11. Wieczorem? Rano. Rano na śniadaniu. Przy oddzielnych stomach będziemy sobie machać. Co 3 dni jedziemy razem na wycieczkę. Czyli 2 razy. Nie, oczywiście to słuchaj, słuchajcie. Nie, trochę sobie robimy jaja, ale naprawdę, nie, może ustalmy jakiś taki czas. W moim życiu mnóstwo razy doświadczyłem efektu przebywania długo z innymi osobami. No. I ten efekt zawsze był właściwie negatywny, nawet jak sobie obserwowałem innych, to też to nie było fajne. W sensie takim, że no po prostu ludzie mają, wiecie, różne charaktery, różne priorytety w życiu i to naprawdę czasami źle wychodzi. Ale tutaj chodzi o to, że wyjazdy na przykład ze znajomymi są po prostu czasami trudne. Tak. Jesteście bardzo dobrymi rodzicami. Tak, zazwyczaj. Zgadzam się z tym. Nie bijemy dzieci nawet. Zgadzam się z tym. Ja uważam się za bardzo dobrego rodzica. Ja wiem, że to jest może takie narcystyczne, ale ja tak uważam. Ja też uważam, że jestem bardzo dobrym. A ja uważam, że też jestem dobry. Oczywiście nie jesteśmy idealni, popełniamy błędy, to jest normalne, ale ja uważam, że jestem bardzo dobrym rodzicem. No. Właściwie to jestem takim, jakim chciałem być. Czyli po prostu można powiedzieć, że w 80... Nie, ja bym chciała być bardziej cierpliwa, no ale może jak po łukim przejdzie, to mi będzie lepiej. Ja uważam, że w 80% jestem dobrym rodzicem i w 20 no po prostu jakby no, mam swoje słabości. Mam swoje słabości. Tak, tu. Nazwiecie wszystkie dzieci na L. Nie. Nie, to jest przypadek. Ale nie wiem, może. W tym nie było żadnego jakiegoś tam pomysłu, po prostu, że o tylko na L. Aczkolwiek mi się bardzo podobają imiona, które mają w sobie jest L. Jest L, to L, ale to nie było jakby żadne takie, no. Wiecie, na siłę czy dobra, coś. Dobra, dalej. Że kiedyś Ola albo Kamil był spisany przez policję. Kurde. Byłaś? Nie pamiętam. Jakby... Nie. Kurde, wiesz, że nie wiem? Chyba nie. To jest miejskie zapalenie, ale to papierosów, ale chyba... No, zaraz Kamil, tak? No, wielokrotnie. Kamil to... Wielokrotnie, nawet tam by było gorzej. Cicho. Nie, to już nie przesadzajmy tutaj z tą szczerością. Ale było nawet gorzej, więc pamiętajcie, ja byłem kiedyś nie do końca grzeczny. Myślę, że kiedyś byliście skrzywdzeni przez osoby wierzące, dlatego jesteście agnostykami. Nie. Może ja tutaj wezmę tak bardziej na tło tutaj świątyni. Jeszcze raz powiedz. Nie. Dobra, Ola, musimy teraz jakby tutaj... To nie są żarty, ale czy byłaś kiedyś molestowana przez duchownego księdza jakiegoś czy coś takiego? Nie. Dlatego jesteś agnostykiem? Przyznaj się. Nie. Nie no, kochani, no nie, no po prostu ja też nie byłem skrzywdzony przez żadnego księdza, nie byliśmy molestowani i tak dalej. Nic takiego nie miało miejsca, po prostu jesteśmy agnostykami. Tak. To no, nie chcemy jakoś tak bardzo tego rozwijać. Po prostu tolerujmy się. Po prostu nie wierzymy. Tolerujmy innych, tolerujcie to, że my jesteśmy agnostykami po prostu i tyle. My tolerujemy, że wy jesteście inni, być może. Wy jesteście inni, wierzycie, okej. Okay. Nie. Trudno. Nic na to nie poradzimy. I to jest takie dziwne trochę. Kamil jest hipochondrykiem. O tak. Jest. Słuchajcie, Kamil jest najgorszym pacjentem w Medicover. No właśnie, my ogólnie mamy pakiet Medicover. Tak wiem, hejtowałam ich poród, ale mamy tam pakiet, bo jakby nie ma za bardzo lepszego wyboru. Ja bym chciał w ogóle się wypowiedzieć na temat hejtowania Medicover. Tak? Mogę? Tak. Najpierw odpowiem, czy Kamil jest hipochondrykiem? Tak. Kolejna rzecz a propos hejtowania Medicover. No. Bo to jest tak, że... To nie jest hejtowanie. Ale właśnie to jest takie, że krytykujemy, ale tam chodzimy. To jest tak, jakby ktoś powiedział, że... Nie wiem, no... Idę do centrum handlowego i powiedzmy, coś mi się w tym centrum handlowym nie spodobało, to już tam nigdy nie wrócę. No to też nie jest tak, tylko po prostu powiem im, ej, słuchajcie, macie nieświeże bułki. No. Okej, to ktoś może powiedzieć, no ale to idź do innej piekarni i tak dalej. Oczywiście tak też można zrobić. Natomiast
My sobie zdajemy sprawę z tego, że czy pójdziemy do NFZ-u, czy pójdziemy do NL-Medu, czy pójdziemy do Lux-Medu, to będzie to samo, po prostu. No, zawsze się a to, że stawiamy granice i powiemy, że ktoś się zachował nie tak, to nie oznacza, że my od razu musimy uciekać stamtąd, tylko bardziej powinniśmy po prostu powiedzieć, skoro mają ocenę i Medicover można ocenić i tych lekarzy, to po prostu możemy powiedzieć, ej, słuchajcie, ten lekarz jest niefajny. A wiecie, co jest najgorsze? Że oni nic z tym nie robią i mają to gdzieś i te oceny są po prostu tyle warte, co zeszłoroczny śnieg. Dalej. Dobra, a, dalej. Z tym pakietem i płacimy miesięcznie jakąś tam kwotę pakietu i my z Kamilem mieliśmy takie same pakiety w zeszłym roku, teraz ja sobie wzięłam mniejszy, a Kamilowi zostawiłam ten sam i ogólnie Kamil musi płacić 7 zł wyższą składkę teraz miesięcznie, ponieważ Medicoverowi się nie opłacał, rozumiecie, jako pacjent, bo tyle skorzystał z różnych USG, EKG, badań, przyjazdów, na ostry dyżur, no taki, po prostu on był wszędzie, nie? On był na każdym badaniu, który miał w pakiecie. Codziennie mówicie sobie, kocham Cię. No, ja myślę, że ja Ci to nie mówię, a Ty mi nie mówisz. No, ale mówię Ci bardzo często. No. Kocham Cię. No, kocham Cię. A pamiętasz, co był ten TikTok, co też przed chwilami zostawiałeś i mi nie powiedziałeś, że mnie kochasz? Boże, jaka awantura. Teraz Ci mówię, kocham Cię. Dobrze, cieszę się. Pa, dzięki. Zrób papa. Lajże tak mówimy. Papa, jak ładnie zrobiłaś. Papa.